Historia też, tematek dron, ale ta część, tak? I teraz po prostu, jeżeli ludzie podlewają, są ciepłe dni, ludzie zaczynają podlewać, to do nas woda nie dochodzi. Do innych może dochodzić, tak? Mniejsze ciśnienie, do nas ta woda nie dochodzi. Czy na przykład edukacja, tak? Żeby wyedukować, jeżeli to wyszło odgórnie, tak? Nie mówię o zakazie nawet, ale o wysłaniu listów do każdego mieszkańca. Bo dużo mieszkańców nie wie, że my mamy problem z swego dworu, że my mamy problem z powodem. Jeżeli by było, wyszło to odgórnie, na przykład z gminy, list taki, że prosimy mieszkańców o niepodlewanie ogródków, powiedzmy w dniach upalnych albo latem w ciągu dnia, bo bufor nie nadarza się napełniać i ludzie, mieszkańcy tego dworu w tej okolicy po prostu nie mają wtedy wody. Ja też nie mam w czym dzieci kąpać, jeżdżę na pogórze do rodziców. Miałem cztery dni w tym roku, że jeździłem na pogórze do rodziców, żeby dzieci wykąpać po przedszkolu, tak? Dlatego no to jest duży problem, a edukacja mi się daje, by pomogła, bo każdy jednak zwraca uwagę na to, że ktoś podlewa. Nie mówię o zakazie, tylko po prostu o, jakby nie wiem, każdy informacji. Każdy mieszkaniec dostał informację, że jest taki problem i proszę, dołóżcie się do tego, pomóżmy tym mieszkańcom, żeby mieli wodę. Podlewanie w dzień jest przecież skuteczne, no bo woda paruje i tak naprawdę tak, chciałam powiedzieć, że sam sobie nie chce trafić. Gotuje się trawa, a wody się dostaje 1/3, bo reszta idzie w pokrywę. Dokładnie, dlatego wiem, że dużo mieszkańców nie wie nawet o tym problemie, że my mamy taki problem, no bo mają wody, tak? I po prostu nie zdają sobie z tego sprawy. Nie chodzi o to, że podlewają, no okej, podlewają. No nie wiem, pośrednio nie wszyscy, bo z wieloma osobami rozmawiam, to mówią, że mają wody i nawet nie wiedzą, że ktoś ma taki problem. Wie pani, sprawa jest taka, że ja z ulicy Kukułczy jeździłem na Januszewskiej do Teściowej, by kąpać dzieci. To jest troszeczkę nie tak, bo tamta część ma super ciśnienie wody cały rok. Teraz mamy tutaj naprawdę nie mamy, nie? Ale to jest starej części, u nas na Jaworowym. Cała część Jaworowego, jak się wjeżdża, tam jest spokojnie. Oni są, nie wiem, jak jest zbudowana sieć wodociągowa, ale oni są w pierwszej linii, że tak powiem. I oni nie mają tego problemu i są zdziwieni na przykład, że my mamy ten problem. Właśnie, jeżeli byśmy mogli zapisać takie coś, że po prostu powiemy, że to będzie parę lat, tak, potrwa. W międzyczasie... Odpowiem takie dwie rzeczy. Znaczy tak, częściowo może poprawić, bo my tam naprawdę analizujemy te wszystkie elementy. Częściowo na tamtej części, że tak powiem, Jaworowego wzgórza, pomoże spięcie ulicy Przepiórczej, Kukułczej tutaj z rondem. Pytanie, czy to nie zaszkodzi tamtej części? Bo my im zabierzemy teraz. To znaczy, to znaczy nie chodzi o to, że Państwo zabierzecie, tylko wasza sieć jest w tej chwili taka końcowa, czyli dopływa woda i ona się gdzieś tam rozchodzi. Natomiast zrobienie tutaj to spowoduje, że ta woda zacznie krążyć w takim pierścieniu i ona może poprawić parametry. Ja nie gwarantuję, czy to rozwiąże problem, ale to może poprawić. Natomiast odpowiadam wprost, jakby jeżeli chodzi o tą taką akcję informacyjną. My nie chcemy, nie chcemy na dzień dzisiejszy robić nigdzie takich jakby literalnych zakazów, że robimy... Ale nie mówimy o zakazie, ale akcja informacyjna. Przeprowadzi taką akcję, że... My w tym roku robiliśmy takie komunikaty, żeby po prostu używać wody. Ja nie Ale w jaki sposób? Na przykład mi się zdaje, jakby każdy dom, mieszkanie dostał list z informacją albo ulotkę. Chociażby sobie przeczytał, tak? No bo do wielu mieszkańców nie trafia, bo w jaki sposób ta informacja była przekazywana mailem, czy... Nie czytają Państwo biuletynu. Nie, kłapka do biuletynu sprawdza się sukces. O, kłapka do biuletynu. Dobrze, proszę Państwa, możemy to faktycznie zrobić w ten sposób, że te takie bardziej upalne dni będziemy robić kampanię informacyjną na temat wykorzystania wody jakby tylko i wyłącznie do celów bytowych, żeby ograniczyć napełnianie basenów, mycie samochodów, podlewanie trawników, tego typu rzeczy. Możemy coś takiego zrobić. Znaczy, Szanowni Państwo, dobrze. Ja bym chciała jeszcze tylko jedną rzecz wrócić do tematu, który zamknęliśmy w tej budowie. Jeszcze wrócimy. Ale ta budowa nie może tak wyglądać. Jutro się rozpoczyna rok szkolny, dzieci zaczną chodzić do szkoły. Ja dzwoniłam już do gminy w tej sprawie. Wiem, że nie tylko ja dzwoniłam. Dostaliśmy taką informację na przykład, że to jest droga klasy jakiejś tam i tak naprawdę nie ma obowiązku wyznaczania chodnika, że są jakieś znaki. Teraz jest trochę lepiej, bo został wprowadzony ten znak pierwszeństwa, więc pod względem samochodów jest lepiej. Ale przejście tamtędy z dzieckiem na rowerze, z wózkiem, dojście do przystanku autobusowego, to jest tragedia. Zaraz będzie zima, to do zimy nie zostanie na pewno zakończone. Będzie do tego śnieg, będą do tego zaspy, będzie śnieg zgarnięty na tym pobocze i w ogóle nie będzie zaspy. To jest tragedia. Przepraszam bardzo, ale słyszała Pani, że wy
wykonawca powiedział, że do końca września... Będą chodniki? Nie. Pan wójt powiedział, że będą krawężniki. Chodniki. Krawężniki już są. Już są. Będą chodniki wszystko. Dobrze, ale nie pani co? Ja odpowiem w ten sposób. Niestety, faktycznie to jest plac budowy i te utrudnienia także tak będą. My oczywiście, że tak powiem, mobilizujemy wykonawcę i to co przekazałem już jakby na samym początku. Rondo ma być przynajmniej w tych dwóch warstwach asfaltu, nie mówię, żeby to celowe, ale w dwóch warstwach asfaltu wykonane we wrześniu. Ja już nie powiem, czy to będzie pierwsza połowa, czy druga połowa, ale że we wrześniu ma być wykonane i zakładam, że wtedy, że tak powiem, to dojście będzie dużo lepsze. Ono nie będzie idealne, bo część chodników już jest wykonana, może nie wszystkie, ale no, mam nadzieję, że sukcesywnie ta droga będzie naprawdę coraz lepiej po prostu wyglądać. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie... Ale proszę, słuchajcie Państwo, bo naprawdę będziemy się przekrzykiwać. Tak, pozwolę sobie jeszcze kilka punktów przedstawić. To są do poinformowania, potem jeszcze wrócimy do spraw bieżących. Ja już też o tym mówiłem podczas spotkania. Oświetlenie ulicy Kukułczej. To znaczy Kukułcza ulica została wybudowana przez dewelopera, bo tak była zawarta umowa. Myśmy jako gmina realizowali wszystkie fundamenty, żeby na etapie realizacji inwestycji przygotować fundamenty, żeby potem tego nie rozkopywać. I w tej chwili, jeżeli dobrze pójdzie, to albo koniec tego roku, albo początek przyszłego, chcemy tam już postawić lampę, po prostu, żeby to doświetlić. I weźmiemy pod uwagę też tą jedną lampę na tym przejściu. Kolejna informacja, ja też o tym już wspominałem. Myśmy jako gmina zlecili oświetlenie tego przejścia tutaj na pograniczu Suchego Dworu i Pogórza. I przynajmniej jeszcze w zeszłym tygodniu rozmawiałem z wykonawcą. Wszystko wskazuje na to, że do końca tego roku to oświetlenie będzie zrobione. Kolejna informacja, może dla Suchego Dworu jakby mniej ważna, ale bardzo ważna dla Kosakowa. Myśmy w tym roku jakby sfinansowaliśmy jakby transakcję pozyskania 2,5 hektara działki pod duży zbiornik retencyjny. To jest w Suchym Dworze, ale na pograniczu Dębogórza i Kosakowa. Tam ma powstać duży zbiornik retencyjny 5000 metrów sześciennych. Na ten zbiornik retencyjny mamy już pozwolenie wodnoprawne, właściwie czekamy na lata, tydzień powinniśmy mieć już pozwolenie na budowę. I będziemy starać się oczywiście ten zbiornik zrealizować. To jest oczywiście duża inwestycja, bo to jest ponad 2 miliony złotych według kosztorysu. Staraliśmy się na to pozyskać dofinansowanie z programu PGR-ów, ale też chciałbym powiedzieć, składaliśmy jako gmina dwa projekty do takiego programu PGR-u z Polskiego Ładu. Jeden to był zbiornik retencyjny właśnie ten, drugi to był budowa ulicy Pagdaja. Niestety na jeden ani drugi nie dostaliśmy dofinansowania. Też jest stwierdzono, że już Suchy Dwór jest mało PGR-owski i nie dostaliśmy, ale tak jakby nie składamy broni, będziemy starać się na te inwestycje jakieś finansowanie pozyskać. Kolejna też informacja, myśmy ostatnio ogłosili, jeżeli chodzi o odwodnienie, zalewanie jakby wodami deszczowymi, to mamy jeszcze kilka problemów w Suchym Dworze, między innymi mamy dwa problemy przy ulicy Borcharta i przy ulicy Przybosia Gałczyńskiego i myśmy teraz ogłosili, ze względu na to, że robimy pełną kanalizację deszczową na ulicy, na tym rondzie, to mamy przewidzianą tą kanalizację, że ona docelowo odbierze nam wody deszczowe z całej ulicy Reja Kochanowskiego. I w tej chwili ogłosiliśmy przetarg na projekt kanalizacji deszczowej Reja Kochanowskiego, łącznie z sięgnięciem po odwodnienie właśnie na fragment ulicy Borcharta i skrzyżowanie Gałczyńskiego przy Bosia, bo to mamy największy problem, że tam stoją wody deszczowe. I dwa, jeszcze przy okazji jakby realizacji tego ronda, myśmy podłączyli trzy kanalizacje deszczowe, które kiedyś były zrobione. To znaczy jeden był z ulicy Borcharta, było takie przejście i wody wylatywały na rondo i to jest wpięte do kanalizacji deszczowej. I drugi jest sięgarz bodajże z Gombrowicza. Gombrowicza, on też został wpięty. A trzeci jest sięgarz, jest przygotowana kanalizacja deszczowa, tutaj było to odwodnienie tego fragmentu ulicy Reja. To też jest wpięte, że tak powiem, już do systemu kanalizacji deszczowej. I kolejna informacja, właściwie też jak już przy tym jesteśmy, chyba poprzednim zebraniu była dosyć duża dyskusja odnośnie tego fragmentu, tego pierwszego sięgacza Reja. Myśmy się dogadali z inwestorem, który tutaj realizuje, że on w ramach swojej inwestycji kupuje nam kostkę całą na wykonanie całej inwestycji. Myśmy zlecili projekt. Mamy już pozwolenie na budowę, na wykonanie tego fragmentu. Natomiast koszt, jeżeli on da nam jakby kostkę jako materiał, a my z tej kostki zbudujemy tą drogę, to koszt jest między 120 a 150 tysięcy złotych. Z tego co wiem, to ta kostka ma być w tym roku jeszcze dostarczona, więc będziemy starać się, żeby w przyszłym roku to po prostu zrealizować. Natomiast projekt i pozwolenie na budowę na ten fragment już mamy. Odwodnienie już mamy zrobione. To już mówię.
chciałem, to już powiedziałem. Wracając jeszcze jakby do tej ulicy Bagdaja, to znaczy my składając sobie wniosek do Polskiego Ładu, zrobiliśmy taki program funkcjonalno-użytkowy, łącznie z całą koncepcją tego podstawowego fragmentu Bagdaja, czyli te wszystkie takie rękawy plus fragment ulicy Jastruna. Tak. Tak. Ulica Jastruna, myśmy w tym roku wykonaliśmy takie odwodnienie i one póki co fajnie zdaje egzamin, bo ulica Jastruna już nie jest zalewana. Natomiast chcemy to docelowo wpiąć właśnie w system kanalizacji deszczowej, który płynie do Marii Dąbrowskiej. Mamy zrobioną taką całą koncepcję i prawdopodobnie w najbliższym czasie lecimy tak, żeby już zrobić kompleksowy projekt ulicy Bagdaja, a potem sukcesywnie to realizować. Kolejna jeszcze taka informacja odnośnie właśnie odwodnienia. Spółka Pekko, to dotyczy bardziej ulicy właśnie Burchardta Gombrowicza. Tam mamy system taki, że kiedy została kanalizacja deszczowa podłączona do kanalizacji sanitarnej, w tej chwili już po konsultacjach jakby spółką Pekko, oni mają wszystko to po prostu podłączać. Po ostatnich wydarzeniach chcemy po prostu zrobić całkowity rozdział, że tak powiem, tej kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, bo one nie powinny być podłączone. I dostałem informację już od dyrektora, że co najmniej 4 punkty będą już na pewno odłączane, a dalej będą szukać. I to na tej przepompowni, co będzie zrobiona ta kontrola, żeby nie przerwał, żeby pompy no to, nie stały. No to właśnie w razie tego. I jeszcze kolejna taka informacja odnośnie takich planów. Mamy taki mały zbiornik retencyjny przy ulicy Żuławiej Piszkowej. On jest w tej chwili ogrodzony. I myśmy sobie tak stwierdzili, że nie ma potrzeby, żeby on był ogrodzony, bo nie wszystkie zbiorniki retencyjne muszą być po prostu ogrodzone. Przepraszam, nie ma potrzeby, żeby zbiorniki retencyjne były ogrodzone. Mamy w większości stawy, że tak powiem, w gminie, które są ogrodzone, które służą w sposób rekreacyjny. Planujemy ogrodzenie zlikwidować, chcemy, żeby ten teren był ogólnodostępny, chcemy tam być może postawić, nie wiem, kilka jakichś ławeczek, trochę jeszcze zieleni, zrobimy co najwyżej barierki jakby od frontu, od drogi, żeby nikt się nie rozpędził, że tak powiem, na planie wielko. I uważamy, że to jest jakby kolejny teren, który może być jakimś elementem zielonym po prostu tutaj w tej części i nie ma żadnej potrzeby, jakby żeby on był szczelnym murem, że tak powiem, ogrodzony, gdzie większość stawów, zbiorników retencyjnych naprawdę służy jako tereny rekreacyjne. I taki po prostu mamy tutaj wątek. I właściwie chyba z takich spraw bieżących, to co miałem przekazania, chyba wszystko. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, będziemy starać się posunąć. Jeżeli mieszkańcy chcieliby jednak, żeby ten zbiornik retencyjny był w dalszym ciągu ogrodzony, to co? No bo czyja to jest inicjatywa? Komu zależy na tym, żeby nie wiem, że to ma być... No proszę Państwa, Państwo nie chcecie, ale zwracają się mieszkańcy, którzy chcą, żeby to było otwarte, tak jak w Dębogórzu, tak jak w Pierwoszynie. No okej, okay, jeżeli jest łagodny brzeg, ale tam jest trochę spadek, który jest bardzo... Tak, ale wójt powiedział, że dopiero to jest rozważane i ten. Ja tutaj patrzę i są... Momencik, tutaj już patrzę i po kolei będę mówiła, bo widziałam, jak ktoś się zgłaszał i prosiłam, by nie trzymać rąk. I już będę za chwilę prosiła, żebyście Państwo... Proszę, Marcin. Chciałbym do Pana, co w związku z tą wodą, to wysyłanie informacji do Giewetynu, aby jeden drugiemu sąsiadowi wodę szanował. A prawda jest taka, że jak do mamy przychodzą i przyjdzie jeden Pan i powie, że go do gówno wchodzi, można to wodę płacić, zainwestował w obrót i ma to gdzieś do urodzenia. A jak wiecie, Pan wierzy, że jak przychodzi jedna osoba i to powinien od Pana mi powiedzieć tak normalnie w oczy, to 100 osób i tak to zrobi. No ale to nie pomoże. Znaczy, wydaje mi się, zainwestować w infrastrukturę, poprawić ten system, co mamy, no to na pewno. To jest tylko znaczy, to bez względu ma Pan rację, tak? Nie, ale może nie, nie ma Pan racji. Bo mi chodzi teraz o kwestię. Ale to też mieszkańcy Suchego Dworu przychodzą z takimi słowami. Z jakimi? Że nie pomiędzy zaprzeczeniem obchodzi, obrót. No dobrze, ale jeżeli ktoś zainwestował, w obrót, to powinien podobać w nocy, a nie w ciągu dnia, bo to nic nie daje, tylko psuje. Ale nie ma informacji nic nie. Ale teraz chodzi o to, że na przykład taka informacja, jeżeli pójdzie, to na te 100 osób... Pójdzie, naprawdę proszę tutaj dobrze, ten temat to, że na te 100 osób, teraz powiedzmy, nie wiem, 90 pozera, a jak pójdzie ta informacja, to będzie 70 pozera. I to już może nam pomóc. Bycie samochodów na przykład, jak ja bym dostał taką informację, jeżeli był taki problem, to ja bym, wydaje mi się, że to może być, tak? Co drugie, tak? Przepraszam, jak jest cel zamieszania tego działania? Nie wiem, Pan mówi o tym, żeby zrobić jakieś działanie. Zrobimy, a ja powiedziałam... Pan to blokuje, to żeby... Nie, my to zrobimy. A jaki jest cel? Ja po prostu Panu się...
Ale wójt powiedział na panu, że taka informacja, tak jak pani Karolina powiedziała, nawet w głowie... Czyli państwo mówią, że tak coś będzie, tak? Już teraz wiadomo, sezon letni się kończy, ale powiedzmy... Za maju, żeby to zacząć, tak? Super. A jeszcze mam takie pytanie do pana. To, ten problem występuje kiedy najbardziej? Bo ja nie miałem świadomości w ogóle. I to jest przykład. Pan nie miał świadomości w ogóle. Ja mam parę dni. W momencie, pierwszy dzień upalny, jak się zaczyna, nie wiem, powyżej 24 stopni, czy tam dwóch, to ciśnienie spada, drugi dzień wody nie ma. Od 17 do 21, drugi dzień. 17, 22, to jest najgorszy ten okres. W tym okresie nie ma wody, ale to przez to, dlatego, że w ciągu dnia jest to woda zużywana. Proszę, pan tam. Odnośnie tego ostawcy Kiszkowa Żurawia. No nie słyszę. Proszę, odnośnie tego statku Kiszkowa Żurawia, to jest ten zbiornik retencyjny. Przed likwidacją tego ogrodzenia proszę zobaczyć, jaki jest skromny brzeg, bo ten brzeg od lustra wody do brzegu tam jest ponad 1,5 metra i jest zmienne w zależności od opadu. I to się jest proszenie się o wypadek. To będzie na czyimś sumienia. To nie wygląda tak, jakby to wygląda w tym pogórzu pięknie i tak dalej. Jeżeli gmina zadeklaruje, że w jakiś sposób ten teren zagospodaruje, bo de facto to my na własny koszt postawiliśmy ogrodzenie, posadziliśmy za to jeszcze drzewa, które musieliśmy posadzić, żeby to ogrodzenie, więc wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy. Ja bym chciała wiedzieć, bo te pieniądze zostaną wyrzucone w błoto, bo ogrodzenie pewnie tak jak kostka pójdzie sobie za zniszczenie. Więc co za to gmina zrobi, żeby zabezpieczyć to w tak należyty sposób, żeby dzieci, które będą w tej okolicy, jakby były bezpieczne? Znaczy, ja powiem tak, co do zasady, nie ma obowiązku grodzenia wszystkich takich zbiorników. Nie ma obowiązku. Idea jest taka, żeby ten teren stał się terenem ogólnodostępnym, żeby on nie był ogrodzony, żeby mieszkańca mogli pójść sobie, nie wiem... Ale on jest dostępny, panowie wędkarze cały czas tam wędkują, zarybiają to, to jest cały czas dostępne. Ale ja na przykład zawsze też widziałam sobie wędkarzy i moje dziecko nawet kiedyś zapytało, czy możemy tam pójść połowić ryby, a ja powiedziałam, że nie. Jest no, ogrodzone, ale, to dla mnie jest zakaz. Ale jakby osoby dorosłe mają dostęp do tego. Będziemy to rozważać. Jeżeli gmina zaproponuje zagospodarowanie tego terenu, żeby on faktycznie stał się terenem rekreacyjnym, to ja jestem za. Ale jeżeli to ma być tylko rozegranie samego ogrodzenia, żeby zrobić no, nie do końca dla mnie dostęp, bo pseudodostęp, bo osoby dorosłe tam mają, to jestem zdecydowanie przeciw. I będę tego bronić. Ale kolejne mamy wyrzucone pieniądze. Dobrze. Wójt powiedział, że myśli o takim terenie, który będzie tak zagospodarowany w ławeczkach, ale to jest czas przyszły, będziemy jeszcze rozmawiać, pani Karolino, możemy się spotkać, nie ma problemu. Proszę, panie Stanisławie, już sekundkę, widzę panią też. Ulica Nexa Przybosia, tam od dłuższego czasu zapamięta. I już jest wykonawca. Już wykonawca. Nie jest oznaczone, bo tam ja kiedyś tam wjechałem. Pachołek stoi. Już mamy wykonawcę. Już go nie ma? Już jest wykonawca, w każdej chwili ma wejść. Teraz jest okazja tego poprzedniego tematu, tej drogi z Sunego Polu, też do tego zamówiliśmy autobusa. Bezkosztowo można zrobić, zmienić trasę autobusu 173, trasa się skróci, będzie tańsza. Na to można wtedy częstotliwość zwiększyć. Wie pan co, to nie wchodzi w grę. Autobus 173 to jest jedna chyba z dłuższych linii w całym systemie ZKM-u. Bo ona jedzie tak naprawdę z Chyloni przez Rumię, całą gminę Kosakowo i dalej na Pas Kaszubski. I teraz po pierwsze, że skrócenie wyeliminuje tak naprawdę całe Kosakowo i całe Pogórze. Kosakowo na tych liniach. Nie, ale mimo wszystko wyeliminuje. Ale dwa, skrócenie przejazdu linii 173 powoduje rewolucję we wszystkich rozkładach jazdy ZKM. Linia 173 jest powiązana z tyloma innymi liniami w całym układzie, że myśmy kiedyś próbowali zmieniać tą linię,
to naprawdę przesunięcie o 5 minut jednego autobusu powoduje rewolucję w co najmniej kilku kolejnych autobusach, żeby to spiąć. Więc takie skrócenie to by wywróciło cały rozkład jazdy chyba wszystkich autobusów, które jest w całym ZKN. Niech oni myślą, czy to będzie 183 czy 109, niech ważne, byle za jakiś czas ten autobus jeździ. Oczywiście. Proszę, już sekundkę, bo tutaj pani też. Proszę. Ja chciałam się tylko upewnić, bo rozumiem, że po odebraniu tej całej przebudowy linia 194 będzie tak przebiegała przez Suchy Dwór, jak jedzie autobus w tej chwili. Mówię o linii 194 i tam ta druga szkoda, 265. W związku z tym jest moje pytanie, bo nie widzę zatoczki. Gdzie będzie przystanek, który będzie przy Jaworowym? Jest ładna zatoczka dla autobusu, który może będzie, może nie będzie, a po drugiej stronie przystanek, na którym wysiadały dzieci szkoły Jaworowej, nie ma tej zatoczki w projekcie. Gdzie? Teraz jest tymczasowo zrobiony na Reja. Gdzie będzie przystanek przy rondzie dla 194? Czy będzie? Już powiem w ten sposób, jeżeli taki przystanek miałby być, to on będzie najprawdopodobniej za rondem, bo co do zasady jest, wszystkie przystanki autobusowe czy zatoki autobusowe powinny być lokalizowane za skrzyżowaniami. To nie jest może reguła, ale tak jest jakby dużo lepiej, czyli albo on będzie zlokalizowany za rondem, czyli już na ulicy Reja, albo być może, albo być może, tylko będą jeszcze sceny ZKM przedyskutować, czy czasem nie odwrócić biegu, tylko nie wiem, co nie spowoduje nam jeszcze kolejne, że tak powiem, większej rewolucji, czy nie odwrócić jakby kierunku przejazdu 194, czyli on wyjeżdża od Marii Dąbrowskiej i wyjeżdża, to się zatrzymywa. Ja wiem, to jest trochę rewolucja, także my to jeszcze chcemy ZKM ustalić. Mamy czas do połowy przyszłego roku, żeby ustalić, jak to dokładnie będzie tutaj funkcjonować. Pani, proszę, ale proszę się skasuj z ulicy Przebiórczej. Jeszcze raz, Egunia. Przebiórcza. Jeszcze Przebiórcza, Błońska Magda. Ja mam pytanie troszeczkę inne, nie odnośnie infrastruktury drogowej. Odnośnie szkoły. Czy jest plan gminy na przyszłość, aby szkoła w Pogórzu była mniej zaludniona? Czy w ogóle istnieje taki plan, albo jest jakiś projekt, który by odludnił tę szkołę? Czy tylko wprowadzamy kolejne zmiany? Już pani odpowiem. To znaczy, plany są, bo my w tej chwili robimy analizy i demograficzne, i rozwoju tak naprawdę szkół w gminie. 20 lat za późno. To nie można powiedzieć, że 20 lat za późno, bo 20 lat temu to gmina miała 3-4 tysiące mieszkańców i to była w ogóle inna skala problemu. Teraz wiemy doskonale, jak gmina się rozwinie, mniej więcej do jakiego poziomu, wiemy, ile docelowo będzie miało mieszkańców Suchy Dwór, ile po górze, jak to wygląda. W ciągu ostatnich 3 lat w gminie przybyło nam 600 dzieci w wieku, w przedziale szkoły podstawowej, czyli w wieku od 7 do 15 lat. To wprost jakby z tego wynika, że w ciągu 3 lat powinniśmy wybudować kolejną szkołę na 600 dzieci. Tak to wygląda. To jest ani finansowo, ani procedurami, to jest jakby nie do ogarnięcia, mówiąc krótko. Koszt budowy... Ale myśmy już odtłumaczyli wielokrotnie. On musiał zostać wyburzony tak czy tak. Ale proszę Państwa, nie zostali. Poczekaj, pójdźcie, bo to będzie krążyło cały czas. Był okres, że wszystkie obiekty takie publiczne straż dawała tak zwaną deklarację użytkowania. I nasza szkoła nie otrzymała takiej. Dostała takie wytyczne, kiedy zrobiono taką analizę naprawy albo przystosowania do tych warunków, które zostały narzucone, to był koszt prawie taki jak wybudowania nowej szkoły. Ale takie były potrzeby. Ale ta szkoła by była jeszcze mniejsza połowę jak ta. Dobrze, proszę Państwa. Nie Pani, co? To właśnie ja chcę odpowiedzieć, to nie są plany. Tylko nie wiem, czy wszyscy słuchają, może wychodzić. Słuchajcie Państwo, prosimy, dobrze, generalnie tak, analizujemy wiele wariantów jakby rozwoju szkół w gminie, począwszy od tego, że analizujemy możliwości rozbudowy obecnych budynków, to co możemy w jakiś sposób rozbudować i ja powiem w skrócie,
Znaczy, my patrzymy pod kątem edukacji na całą gminę. To znaczy, na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób w skali jakby całej gminy, że miejsc w szkołach podstawowych, ja jeszcze nie pamiętam dokładnie liczby, ale mamy mniej więcej około 1800 miejsc, a uczniów mamy ponad 2200. Tak, tak to wygląda. W skali całej gminy oczywiście mówię. I teraz my analizujemy oczywiście w skali całej gminy, co możemy jakby z tym zrobić, patrząc, że co roku tych dzieci będzie nam przybywać. Więc hipotetycznie możemy tak, potencjalnie mamy możliwości rozbudować szkołę w Dębomurzu. Tam jest duża działka, jest na chwilę obecną parterowy budynek. Inwestując jakieś pieniądze możemy to zrobić. To jest jakby jedna opcja. Szkoły w Mostach właściwie nie rozbudujemy już w żaden sposób. Znaczy można byłoby na opartego próbować, nie wiem, któreś piętro z kolei, ale to jest raczej nieracjonalne. Kolejny element to jest, i on też jest dosyć mocno brany pod uwagę, rozbudowa szkoły w Kosakowie. Tam jest kilka wariantów rozbudowy, począwszy od tego, że można główną antresolę wejściową, czyli główne patio wejściowe o dodatkowe piętro rozbudować, po dobudowanie kolejnego skrzydła, które też ma jakby dwa warianty. I to by nam dużo dało, bo tam szacujemy, że moglibyśmy około 500 dzieci, w zależności od wariantu około 500 dzieci tam zmieścić. Możemy, hipotetycznie oczywiście mówię, bo bierzemy jakby każdy wariant jakby pod uwagę, hipotetycznie moglibyśmy próbować rozbudować szkołę w Pogórzu, ale minus byłby taki, że nawet gdybyśmy to rozbudowali, myśmy tam wyliczyli, że tam mogłoby powstać 9 oddziałów, czyli tam w granicach około 200 dzieci, powiedzmy sobie, tylko że to by było kosztem parkingu, i nie rozwiązałoby problemu, bo sala gimnastyczna też już kończy jakby swoją wydolność. I w organizacji całego, że tak powiem, planu lekcji, sala gimnastyczna jest bardzo istotnym elementem, bo tam dzieci też muszą gdzieś ćwiczyć. Oczywiście ja wiem, że latem mamy gdzieś boisko, możemy coś sobie poprowadzić, ale rozbudowa tej szkoły w Pogórzu raczej by nie rozwiązała do końca problemu. I teraz kolejny element jest taki, że analizujemy możliwości budowy nowych szkół. Docelowo najprawdopodobniej w gminie powstaną co najmniej jeszcze dwie szkoły podstawowe. Jest kilka lokalizacji oczywiście branych pod uwagę. Jest brana lokalizacja w Pogórzu, jest brana lokalizacja w Pierwoszynie też. To oczywiście też będzie wymagało docelowo też zmiany organizacji, rejonizacji tych szkół, obwodów, ale takie lokalizacje bierzemy. W Pogórzu bierzemy co najmniej kilka, że tak powiem, potencjalnych lokalizacji. Dwa, jeszcze żeby Państwo wiedzieli, już rozmawiamy ze starostem powiatowym, żeby zrobić przynajmniej gdzieś rezerwę, żeby w Niekosakowo powstała przynajmniej jedna szkoła średnia. Czyli liceum, czy cokolwiek takiego. Kiedyś jak się gmina rozwinie naprawdę do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców, to przynajmniej jedna szkoła średnia na tym terenie tak naprawdę powinna być. Ale to jest już jakby zadanie powiatowe. Natomiast już też na ten temat przyszłościowo rozmawiamy. I teraz odpowiadając Pani wprost, te wszystkie rozwiązania, o których ja powiedziałem, to niestety to nie są rozwiązania, które jesteśmy w stanie wprowadzić z roku na rok. To znaczy budowa, my na tą kadencję założenie było takie, że budujemy oczywiście szkołę w Pogórzu na 500 dzieci. W międzyczasie zrobiliśmy też modernizację szkoły w Dębogórzu. Tam też zyskaliśmy jakby dwa oddziały, w Kosakowie też. I to, na czym się jakby koncentrowaliśmy w tej kadencji, to przede wszystkim budowa przedszkoli. Dlatego, że o ile mamy cztery szkoły podstawowe, to jeżeli chodzi o przedszkola, to w gminie był po prostu dramat, bo mieliśmy tylko jedno tak naprawdę przedszkole z prawdziwego zdarzenia, czyli to, które jest w Dębogórzu. I na dzień dzisiejszy mamy sytuację taką, że dzieci w wieku przedszkolnym mamy prawie 1000, a miejsc dla nich raptem 200 z jakimś tam groszem. Czyli zapewniamy tak naprawdę 20% w publicznych placówkach. Oczywiście wiemy, że mamy oczywiście obiekty niepubliczne, że one też jakby funkcjonują, ale patrząc, że dzieci w wieku przedszkolnym też nam będzie lawinowo przebywać, to te przedszkola były największym priorytetem. I to, że udaje się w tej chwili budować przedszkole w Mostach i budować przedszkole w Pogórzu, gdzie powstanie ekstra 200 miejsc dla dzieci, to jest naprawdę... 400, bo 200 w każdym obiekcie. To jest naprawdę duży plus, że mocno podniesiemy, że taką ilość miejsc w wieku przedszkolnym. To, co jeszcze chciałem jakby Państwu tak ważnego powiedzieć, jeżeli chodzi o jakby demografię naszej gminy, dlaczego ona jest taka specyficzna i dlaczego jest taki duży wzrost jakby dzieci w wieku szkolnym. Jeżeli prześledzicie Państwo całą demografię całego naszego kraju, to na 38 milionów w skali całego kraju dzieci w wieku szkoły podstawowej jest 8,14%. 8,14% to jest w skali całego kraju. W naszej gminie, jeżeli mamy oficjalnie zameldowanych 17 tysięcy,
a dzieci 17 tysięcy jest zameldowanych, a dzieci w wieku przedszkolnym jest 2200, to wynika, że ponad 12% jest w wieku przedszkolnym. To nam daje różnicę w skali dościennej kraju 50%. To jest, jeżeli popatrzymy naprawdę na demografię, to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. To znaczy, że jesteśmy gminą, trzeba się jakoś czasie cieszyć, że do nas się wprowadza bardzo dużo młodych dzieci, przepraszam, młodych rodzin z dziećmi. I to widać. I to widać. I to jest jakby bardzo fajnie.